Żyjemy dzisiaj w świecie, który jest zbudowany z punktu widzenia. Może wielu z Was wydaje się, że to, na co patrzycie, jest faktem rzeczywistym. Tak, owszem, to, na co patrzysz, tu i teraz, jest faktem rzeczywistym w takim sensie, że masz bezpośrednią świadomość tego, na co patrzysz. Ale gdy chcesz to uchwycić, chcesz. Napisać na ten temat esej, wiersz, książkę, chcesz opisać to, na co patrzysz drugiej osobie, to nagle z tego, co widzisz, tworzysz uproszczony model, czyli symbol, i przekazując to komuś innemu, tak na dobrą sprawę pokazujesz tylko swój punkt widzenia i swoją perspektywę. I druga osoba wcale nie musi widzieć tego tak samo jak ty, mimo że to na co patrzysz jest bezpośrednią świadomością tego na co patrzysz i co widzisz. I teraz załóżmy, że jest wiele takich perspektyw, bo z dnia na dzień ciągle doświadczamy różnych rzeczy, ciągle mamy różne bodźce, ciągle jesteśmy stymulowani różnymi informacjami w internecie, w mediach społecznościowych, czy w telewizji, czy rozmawiając z. Przyjaciółmi, znajomymi, jesteśmy ciągle pod wpływem różnych perspektyw, różnych opinii. Jesteśmy również ciągle pod wpływem samych siebie, tak? Ciągle sami wpływamy na siebie. To jakie mamy nastroje, jakie mamy emocje, co takiego robimy, jaki mamy cel, sens, wartości w życiu, nasza rutyna, nasza dyscyplina, to jakie jedzenie spożywamy, to wszystko ma na nas wpływ. I człowiek jest takim koktajlem tych wszystkich wpływów, tych wszystkich punktów widzenia, i nawet jeżeli wydaje nam się, że coś jest stabilne w sensie określenia tego, czego doświadczamy, to tak na dobrą sprawę mamy tylko pogląd tego, czego doświadczamy, i każda fundamentalna prawda, fundamentalna rzecz, na którą próbujemy zwrócić naszą uwagę, Nigdy tak na dobrą sprawę nie odzwierciedla tej rzeczy taką, jaką ona jest. To zawsze jest odzwierciedlenie. I chcąc coś opisać słowami, my próbujemy przybliżyć się do tej rzeczywistości, ale nigdy tak na dobrą sprawę nie sięgamy istoty tej rzeczywistości. Dlatego każdy filozof ma bardzo trudną rzecz do zrobienia, ma bardzo trudne zadanie, bo praca filozofa to jest umiejętność blefowania, na tematy, na tematy, które nijak nie mają się do rzeczywistości, i jednocześnie muszą być korygowane przez słowa, żeby zwrócić uwagę człowieka na tą rzeczywistość. Podobnie jak praca polityka. Wiecie, ostatnio zainteresowałem się polityką i zacząłem studiować co nieco na różne tematy. Zacząłem m.in. słuchać różnych polityków. Zacząłem też udostępniać. Niektóre posty na Facebooku i zderzyłem się z kilkoma rzeczami, z kilkoma elementami. Przede wszystkim uświadomiłem sobie, jak mało wiem na tematy polityki, i trudno mi było sobie to przyznać do siebie, bo przez większość swojego życia po prostu odciąłem się od polityki, nigdy mnie to nie interesowało, poza gdzieś tam. Wczesnymi etapami życia, gdy jeszcze miałem styczność z telewizją, ale i tak kompletnie nic nie rozumiałem z tej polityki, więc to nie ma nawet jakiegokolwiek tutaj sensu o tym wspominać. No ale jak już odciąłem się od tej telewizji, to w internecie również mogłem spotkać te tematy, ale w ogóle mnie to nie interesowało. Poza tym jak zainteresowałem się duchowością, to stwierdziłem, że polityka nie jest taka duchowa, więc nie chciałem tracić swojego czasu, energii. Ani kierować uwagę na tematy, które mnie po prostu nie interesowały. No i rzuciłem kilka postów, zderzyłem się również z opiniami innych ludzi i uświadomiłem sobie, jak bardzo jest to temat wysoce rozmydlony i abstrakcyjny, i jak łatwo ludzie wykorzystują ten aspekt tego, że nasz rozum i intelekt nigdy tak na dobrą sprawę nie są w stanie przybliżyć się. Do rzeczywistości, tylko niczym asymptota, tak? Ślizgają się, i nigdy intelekt sam w sobie nie dotyka rzeczy. Zawsze to jest jakiś uproszczony model. I wiecie, z tym wiąże się wiele niuansów, jeżeli chodzi o nasze życie. Przede wszystkim, logika nie jest prawdą, tak? Nie jest czymś aktualnie fizycznie namacalnym, więc łatwo jest nią manipulować. Ludzie bardzo mocno utożsamiają się z symbolami znaczeń i bardzo mocno biorą je emocjonalnie jako prawdę, więc posługując się słowami, można po prostu wpływać na ludzi i nimi manipulować. I mało tego, szczerze powiedziawszy, my cały czas manipulujemy, tak? Ja w tej chwili manipuluję wami. Wy później piszecie komentarze, więc manipulujecie mną. Każda jedna osoba, z którą rozmawiasz na co dzień. Ona tobą manipuluje i ty nią manipulujesz. I to się dzieje na takich subtelnych aspektach naszego życia. I nie nazywamy tego manipulacją, bo wiecie, bo manipulacja ma takie negatywne słowo i unikamy go na co dzień, tak? Używamy go tylko i wyłącznie w sytuacjach, gdy ktoś naprawdę chce wywrzeć na nas wpływ, lub coś wydaje nam się nienaturalne, krzywdzące, albo wywraca nasze poczucie komfortu do takiego stopnia, kiedy. Naprawdę czujemy się źle, gdy ktoś coś nam mówi, i wtedy dopiero czujemy się tacy pobudzeni. I tutaj świetnym przykładem jest to, co się dzieje ostatnio, gdy policja wprowadziła zakazy. To nie policja, przepraszam, rząd wprowadził, tak, zakaz wychodzenia z domu, czy zablokowano lasy, czy pojawił się strajk policjantów i też mój znajomy Darek. Też wrzucił wideo z interwencji policji, i czytałem całą masę komentarzy ludzi, którzy e, z jednej strony byli za tym, żeby interweniować w kwestii ograniczenia wolności, ale z drugiej strony byli przeciwko temu, i każdy miał inny pogląd. Ja nie będę się tutaj skupiał na tym, kto ma rację, kto nie, co trzeba robić, czy cokolwiek trzeba robić. E, ja zderzyłem się z takim poczuciem, że ja nie wiem. Nie wiem, tak? Nie wiem. Ja nie, nie wiem, czy to jest dobre, że ja na przykład udostępniam jakieś nagranie. Nie wiem, czy to jest dobre, że ja coś popieram, czy popieram bunt, czy popieram rewolucję, czy chciałbym, żeby zmienił się rząd, czy to czy tamto. I wiecie, ja jestem osobą, uważam, że jestem wrażliwy, czy jestem wysoce wrażliwy? Myślę, że nie aż na tyle wysoce wrażliwy, aby powiedzieć, że nie potrafię sobie ze swoją wrażliwością radzić. Ale jestem bardzo ugodowym człowiekiem, unikam konfliktów i Wierzę, że można się dogadać w sposób ugodowy i pokojowy z każdym człowiekiem, i że to jest możliwe. Ale jeżeli widzę takie sytuacje, gdy ktoś wszczyna bunt, albo ktoś chce ograniczyć wolność, albo ktoś ma skrajnie irracjonalny pogląd według mnie, to czasami mnie to triggeruje emocjonalnie, i też muszę wziąć kilka głębokich wdechów. Ale bardzo często, szczególnie ostatnio, zdarza się z takim poczuciem, że ja nie wiem. Nie wiem, czy to jest dobre, nie wiem, czy to ma sens i. Wiecie, jesteśmy jako ludzie strasznie wytrenowani do tego, żebyśmy się nie mylili, żebyśmy zawsze chociażby udawali tą rację. Kurczę, nie wiem wszystkiego, ale przecież na pewno się nie mylę. Nie mogę pokazać słabości, nie mogę ulec. I to strasznie widać. I to widać po komentarzach, to widać na Facebooku, to widać na YouTubie. Wiecie, ja nieraz nagram wideo i wrzucę coś i też mam taką wątpliwość. Czy powiedziałem? coś niewłaściwego, czy to jest ok, co ja robię, czy czasami kogoś nie ranię i czasami proszę Asię, żeby obejrzała moje nagranie przed publikacją i ona mi mówi, jak ona to czuje i widzę, że jestem na tym polu strasznie przewrażliwiony, bo nie chcę nikogo urazić, ale bardzo często jest tak, że ja wrzucam wideo, myślę, że coś może kogoś strigerować, ale potem okazuje się, że coś całkowicie innego triggeruje ludzi, o czym ja w życiu bym nie pomyślał i bardzo często okazuje się, że ta rzecz, która kogoś striggerowała kompletnie nie ma związku z moim nagraniem, tylko kogoś triggeruje jego własna trauma i on wyrzuca swój żal, wyrzuca swoje pretensje i oczekiwania na mnie, jakbym to ja byłbym winny jakiejkolwiek krzywdy drugiego człowieka. I wiecie, ja się nauczyłem do tego dystansować. Ja mogę tego nie brać nawet do siebie. Powiedzmy, że można zmasterować tą inteligencję emocjonalną, ale przychodzi taki moment w tobie, kiedy widzisz, że to też wywołuje w tobie poczucie bezradności. Bo jeżeli, dajmy na to, uważasz się za dobrego człowieka, uważasz siebie za e, przynajmniej osobę, która stara się być lepsza i przez to hamujesz swój ból, hamujesz. E, Odrzucasz swoją niechęć, odrzucasz swój żal, to potem budujesz w sobie taki cień i zaniżasz swoje poczucie wartości i obniżasz e, swój własny sens istnienia, pozwalając na to, żeby ktoś traktował cię jak wycieraczkę. Rozumiecie? I można powiedzieć, no tak, ale ty jesteś przecież taki oświecony, no to gdzie ta miłość? Jezus kochał wszystkich, tak? Ale ostatnio zderzam się z tym, że ludzie mają. Nieskończoną ilość powodów na to, aby zawsze utwierdzać się w przekonaniu, że mają rację. I bez względu na to, jak bardzo nie miałby styczności z, jakim, z jakimkolwiek poglądem, on jest tak relatywny w swojej abstrakcji, że nie ma kompletnie jakiegokolwiek sensu w tym, żeby przekonywać kogokolwiek do czegokolwiek. Nawet ja teraz, gdy mówię te słowa, mam teraz już w tej chwili wrażenie, że to jest jakieś mambo jambo, które mówię, może ma jakiś sens, może po części kogoś sprowokuje do myślenia. Może wywoła jakąś reakcję, może to jest ważne, może to nie jest ważne, i mogę się zastanawiać w kółko, dobra, to powinienem to powiedzieć, czy nie powinienem tego powiedzieć, czy może powinienem napisać sobie scenariusz, może powinienem zatrudnić lektora, który mi ułoży piękną mowę, ja wtedy będę super elokwentny i to powiem będzie super. I wiecie, nie mówię tego yy, z taką, yy, nie wiem, że, że chcę kogoś zranić, albo zniszczyć, czy cokolwiek, czy. Jak chcę wywołać jakąś dyskusję albo wrzucić swój żal czy, czy pretensję. Mówię to, bo to jest. Bo ja to tak czuję na tę chwilę, że wszystko to, co robimy na co dzień, jest wynikiem naszych projekcji, jest wynikiem naszych uprzedzeń i że ze zrozumienia tego wynika pewnego rodzaju pokora i współczucie, zarówno do siebie, jak i do drugiego człowieka, bo jeżeli wiesz, że ty żyjesz w swoim świecie i ktoś żyje w swoim świecie i ty masz rację i ktoś ma rację, to jaki ma sens. Jaki ma sens przekrzykiwać siebie nawzajem? Jaki ma sens utwierdzanie się w przekonaniu, że tylko ty masz rację? Wynika to tylko i wyłącznie z tego, że się boisz. Boisz się. Jesteś arogancki, bo się boisz. Boisz się przyznać do swojej wrażliwości. Boisz się przyznać do tego, że nie wiesz. Boisz się przyznać do tego, że jesteś małym, skrzywdzonym chłopcem, odrzuconym w dzieciństwie, że jesteś małą, skrzywdzoną dziewczynką, która się boi. I kultura nas nie uczy tego, żeby być otwartym, wrażliwym człowiekiem, bo ktoś na ciebie spojrzy, oceni cię, e, jesteś słaby. Znajdę sobie kogoś silniejszego. I ludzie uczą się podążać później za tyranami, za narcyzami i za. Tyranami, tak? Powtarzam się chciałem powiedzieć po prostu kutasami, odrzucając osoby, które są wrażliwe, są świadome, są otwarte, chcą dobrze, ale nie wpasowują się w pewnego rodzaju schemat konserwatyzmu, kontroli i destrukcji. Mówię to, bo to czuję. Mówię to, bo mam nadzieję, że chociaż z częścią osób, które mnie teraz ogląda, to zarezonuje. Bo choć czasami nagrywam filmy i mogę się wydawać taki twardy i silny, słuchajcie, ja też czasami jestem uległy. Czasami bardziej niż wam się to może wydawać. Też czasami zdarza mi się wybuchnąć złością, stracić co kontrolę czy panowanie. I nagrywam to może... Też po to, że jeżeli jesteś w takiej sytuacji i chcesz powiedzieć sobie, nie wiem, lub komuś nie wiem, albo powiedzieć sobie lub komuś, słuchaj, nie jestem tego pewien, to to zrób. Zrób to. Po prostu przyznaj się do tego i oszczędź sobie tego tyranizowania siebie. I to też pozwoli Ci przybliżyć się do tej wewnętrznej intymności. To są słowa, które powiedział Adyashanti, że jak pozwalamy sobie na to, aby przyznać się do tego, że nie jesteśmy czegoś pewni, to otwieramy się na wewnętrzną intymność. Wiecie, bo żyjemy w takich czasach, w których musimy się nauczyć tego, jak się oduczać pewnych rzeczy. I to oduczanie może być dużo bardziej trudne niż nauka. Ja wiem o tym doskonale, za moimi plecami mam cały stos pięknych książek, tak. Wiem, jak trudno jest się czegoś oduczyć. To jest ból. Dla ego to jest utrata. Ale wiem z doświadczenia, że zyskuje się coś dużo cenniejszego. Odzyskuje się siebie. Tego siebie przez duże S, tego siebie, które jest bliżej. Świadomości siebie, Boga, prawdy, serca. To może zabrzmiać duchowo bardzo, tak? Ale tak jest. I to jest też coś, co przybliża nas do ludzi, do człowieczeństwa, do relacji międzyludzkich. I tylko to może nas naprawdę transformować. Na każdym polu. I to jest myślę, że najtrudniejsze w tym wszystkim. Łatwo jest siebie przekrzykiwać, łatwo jest wywieszać transparenty, iść na wojnę, walczyć. Uważam, że to jest dużo łatwiejsze. Wystarczy przełamać lęk, tak? Ale tak samo wystarczy przełamać lęk, żeby po prostu przyznać się do tego, że jesteś człowiekiem. I w tej intymności i w tym zaufaniu po prostu poddać się. To jest takie poddanie do siebie. Nie takie poddanie, że o, teraz każdy może mnie traktować jak wycieraczkę, tak? Bo jestem słaby. Nie, poddajesz się do wewnętrznego oporu i przestajesz stawiać opór przed tym kim jesteś naprawdę i tym co naprawdę czujesz. To jest totalne wyzwolenie. Jeżeli istnieje oświecenie, to dla mnie to jest oświecenie, wyzwolenie, przebudzenie, jak zwał, tak zwał po prostu. Dla mnie to jest to. Słuchajcie, nie chcę przedłużać tego nagrania. Mam nadzieję, że trafi tam, gdzie powinno i pozwoli wam przejść głęboką transformację czy wewnętrzną przemianę, abyście stali się lepszymi ludźmi, nie takimi z poczucia obowiązku czy winy, ale takiego, takiej wewnętrznej chęci, aby być bardziej bliżej siebie i być bardziej autentycznym sobą. Ja mam na imię Damiano. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia następnym razem. Miłego elo, buźka.